naprawdę przyjacielem artystów. Wielokrotnie to miejsce odwiedzał, uczestniczył tutaj i w pracach warsztatowych, i w uroczystościach. I jesteśmy dłużnikami pana ministra, bo wiele rzeczy tutaj znalazło swój początek, jak chociażby kwadryga autorstwa też profesora Myjaka i profesora Paski, obydwu obecnych. Bardzo jesteśmy radzi z tego, że nasza instytucja też taką funkcję może nasze środowiska rzeźbiarskiego spełniać. Więc jeżeli mamy okazję spotkać się dzisiaj tutaj z powodu tej wystawy wszyscy, to jest to na pewno powód do satysfakcji, że nie marnotrawimy energii. Witam bardzo serdecznie. Proszę Państwa, po uroczystości, po zwiedzeniu wystawy zapraszamy na półpiętro, na symboliczną lampkę wynarzucia. A Pan Profesor teraz oddaje głos. Przyjaciołom, profesorom, którzy mnie wspierali zawsze i wspierają nie tylko tych dzisiaj, ale w ogóle w rozmowach, w dyskusjach, w dobrych fluidach. Wiedzą, o których to mówię, nie będę tutaj imiennie zgadzał. Są tutaj obecni. Dziękuję im za wszystko. I dziękuję mojej żonie, która wytrzymuje ze mną, a szczególnie ten ostatni okres, bo to było dosyć karkołomne moje czasy. Że jak starszy, to nie będę miał żadnej emocji, które będę rutynowo robił którąś z kolei wystawę. A muszę powiedzieć, że i dalej tym gorzej. Bardzo mi życzę, bardzo mi coraz rzadziej jest, że mam siłę, żeby się w czymś takim uczestniczyć, ale jak się ma taki punkt odniesienia do Państwa, to można już naprawdę na sercu. Dziękuję bardzo Państwu, dziękuję bardzo. Symbol postawy Kielczan wobec tego, co człowiek człowiekowi może zrobić. Dla nas to jest taka chwila przełomowa również w historii miasta, w dziejach miasta, a stało się to dzięki również udziałowi profesora. Powstała piękna przestrzeń, pięknie zorganizowana i czytelny pomnik dla wszystkich ludzi, bo czasem abstrakcyjna forma nie przemawia do prostego człowieka, a tak się stało, że w trakcie montażu tego pomnika pomagałem troszeczkę profesorowi. Byliśmy świadkami spontanicznych reakcji Kielczan. Stało się coś takiego niesamowitego. Po ogłoszeniu uchwały Rady Miasta było totalny sprzeciw przeciwko budowaniu takiego pomnika. W momencie, kiedy ten pomnik się pojawił, była akceptacja. To było coś niesamowitego. A że to się stało w piątą rocznicę tragedii na World Trade Center i w roku wyborczym, więc byliśmy ciekawi, jaka to będzie reakcja. Pan prezydent Lubaski wygrał jako jeden z liderów wyborów samorządowych. Ma wielką estymę dla twórców i myślę, że wiele przestrzeni tych artystycznych miasto Kielce sobie zawłaszcza, ale stąd wschodnie dla artystów. Liczę na to, że jeszcze będzie wiele okazji, żeby również obecni tutaj artyści mogli funkcjonować na naszej przestrzeni. Zapraszamy Państwa do zwiedzania i na lampkę. Thank you.
Widział pan, gdzie pan Jan poszedł? Thank you.